W Zespole Szkół Zawodowych w ubiegłym tygodniu uroczyście pożegnano tegorocznych maturzystów. To był ostatni dzień w szkole dla uczniów trzeciej klasy liceum i czwartej klasy technikum. Oprócz uczniów i nauczycieli byli też rodzice i zaproszeni goście, przedstawiciele Starostwa Powiatowego i Gminy Brzeg Dolny. Wszystkich zebranych przywitała dyrektor szkoły Małgorzata Staniszewska, która jako pierwsza zwróciła się do absolwentów. Jak mówiła, jesteście absolwentami szkół, które noszą imię Komisji Edukacji Narodowej. Jesteście częścią społeczności, która jest spadkobiercą pewnych wartości. Z optymizmem patrzcie w przyszłość i dokonujcie słusznych wyborów. Drodzy absolwenci, w imieniu całej szkolnej społeczności życzę Wam sukcesów. Czyńcie świat odrobinę lepszy. Czerpcie radość życia. Uprzywilej młodość. Bądźcie dobrymi ludźmi. Życzę Wam, żebyście znaleźli swoją drogę. Życzenia sukcesów i realizacji planów życzył też absolwentom wicestarosta Władysław Boczar i zastępca burmistrza Paweł Pirek. Dzisiaj należy Wam pogratulować jednej z najważniejszych rzeczy, jaką wreszcie osiągnęli. Kończyliście szkołę. I z tego faktu powinniście być zadowoleni i dumni, tak samo jak powinni być dumni z tego faktu właśnie nauczyciele. Uzyskanie świadectwa maturalnego otwiera Wam przepustkę na inny świat, jakim są studia wyższe, mówił dalej w swoim wystąpieniu burmistrz. Życzę Wam, abyście już na tej trochę więcej samodzielnej drodze uzyskali to, co sobie byście zaplanowali, co sobie żeście wymarzyli. Później przyszedł czas na nagrody dla najlepszych uczniów w szkole. Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie nagrodę starosty otrzymał Dawid Szydłowski z liceum i Maciej Duzel z technikum. Nagrodę burmistrza zaś otrzymał Krystian Robak z technikum i Damian Ochmański z liceum. Rodzicom najzdolniejszych uczniów wręczono listy gratulacyjne od dyrektora. Nauczyciele wręczyli również upominki uczniom, którzy reprezentowali szkołę na zawodach sportowych, w konkursach przedmiotowych, a także za udział w licznych akcjach charytatywnych, m.in. w akcjach honorowego oddawania krwi i wspieranie stowarzyszenia HDK Rokita poprzez wolontariat. Tego dnia padło wiele ciepłych słów do absolwentów. Życzenia złożyli im również młodsi uczniowie. Życzymy Wam szerokiej drogi. Jesteśmy przekonani, że gdziekolwiek podejdzie do stołu, będziecie godnie reprezentować naszą szkołę. Pamiętajcie też, że jej drzwi będą dla Was zawsze otwarte. Kochani, życzymy Wam szerokiej drogi. Żegnamy Was życzeniami płynnymi z złymi z serca. Niech objawią Was troski, smutki i zwątpienia. Uczniowie młodszych klas wręczyli kończącym szkołę koleżankom i kolegom drobny upominek. Czas kształcenia w Dolnobrzeskiej Zetce dobiegł końca. Teraz nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki za wyniki z egzaminu dojrzałości.